Assassin's Creed Valhalla. Available holiday 2020. Także serwus, dzisiaj dostaliśmy w ramach streamu od Xboxa, od Microsoftu, nowy strzępek trailera, w którym pokazali już kawałek rozgrywki. Przed chwilą widzieliście ten trailer poza samym trailerem był jeszcze taki króciutki wywiad z twórcami i dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy, w sumie nie aż tak wielu. Ale szczególnie zaciekawiły mnie dwie informacje. To, że mają nowe podejście do zdobywania ekwipunku i progresji postaci, czyli tak samo jak z Odyssey, z Origins do Odyssey został zmieniony system ekwipunku. W samym Odyssey tylko ulepszaliśmy poszczególne elementy przy użyciu surowców, a w Odyssey ten ekwipunek już dropiliśmy i poszczególne elementy na siebie zakładaliśmy i zmieniało to nas wygląd. I tak samo w tej części też coś zmienią, być może bardziej rozbudują, być może powrócą trochę do tego, co było w Origin, nie będziemy musieli aż tylu przedmiotów szukać, być może będziemy mogli te przedmioty jakoś inaczej ulepszyć, na to będzie jakby złożone większy nacisk będzie położony właśnie na ulepszanie tych przedmiotów. Ponadto twórca powiedział też, że będzie system zdobywania sojuszy z królami, co pewnie będzie jakoś tam bardziej lub mniej fabule rozwiązane, ale będzie też pozyskiwanie legendarnych wikingów, zawieranie z nimi sojuszy i rozumiem to tak, że zostanie pociągnięty ten system łowców z Odyssey, gdzie polowaliśmy na tych takich, lub oni na nas w sumie, na tych potężnych wojowników. Jeżeli udało nam się ich powalić, to mogliśmy ich zwerbować na swój statek i walczyli oni dla nas. Więc tak podejrzewam, że w tej części będziemy też właśnie musieli zmierzyć się z jakimiś potężnymi wikingami i przekonać ich do tego, żeby do nas dołączyli i wtedy będą oni nam pomagali w walkach, czy coś w tym rodzaju, będą dawali jakieś bonusy naszej armii przy szturmowaniu wrogich zamków, co też, jak powiedzieli twórcy, w tym będziemy robić, będziemy szturmować twierdzę. Więc tu może też zabłysnąć system skradania się, jeżeli będzie trzeba się najpierw do niej włamać i ją zinfiltrować, dopiero potem ją zdobywać, że będzie to taki po prostu bezpośrednia jatka. Tu dużo, dużo w tym podobnego co do Shadow of War, tak trochę mi się kojarzy. I to by było chyba na tyle. Nic więcej nowego, bo jakoś bardziej się nie dowiedzieliśmy. Twórca jeszcze powiedział, że będzie gra dużo czerpała z możliwości, jaką daje Xbox nowy nadchodzący, ale to zostało powiedziane, bo był to stream od Microsoftu, więc trzeba było pochwalić nową konsolę i postawić ją w najlepszym świetle. I poza tym to chyba tyle. Właśnie szturmowanie zamków, ten system pozyskiwania tych sojuszy, potężnych wikingów i zmiana w systemie progresji postaci, zdobywania ekwipunku. Ciekawe jak to wyjdzie. Miałem wątpliwości przy zmianie systemu z Origins do Odyssey tego ekwipunku. Mam nadzieję, że tutaj będzie to przynajmniej tak samo fajne jak było w poprzedniej części. Będzie dobrze. Nie chciałbym, żeby jakoś nawalili z tym, bo to jest bardzo ważne, żeby był ekwipunek, który fajnie się grinduje, żeby przyciągnąć gracza na dużo godzin przed ekran. Także to było tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podobało się i też czekacie na grę. Do zobaczenia.